Wyrzeca w białym stoku. Przynajmniej na chwilę obecną nie możemy udzielać. Szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł, prezes Stowarzyszenia Trzy Rzecze, kilka lat temu ujawnił, że prokuratura rejonowa Białystok Północ umorzyła śledztwo w sprawie swastyki namalowanej na murze ze względu na to, że według śledczych swastyka jest symbolem szczęścia w Azji. Po licznych medialnych doniesieniach doszło do kontroli w prokuraturze, w wyniku której do dymisji podał się jej szef. Jakiś czas później ta sama prokuratura Białystok Północ oskarżyła Rafała Gaweł była o oszustwa, między innymi przy prowadzeniu teatru Trzy Rzecze. W ubiegłym roku Gaweł został skazany na 4 lata bezwzględnego więzienia. Obecnie trwa procedura apelacyjna. Sam Gaweł uważa proces za zemstę prokuratury za ujawnienie głośnej sprawy sprzed lat dotyczącej swastyki na murze. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła działalność Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Poznaniu. Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. Powodem decyzji jest fakt, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. KNF przypomina, że od maja zeszłego roku w tej kasie był ustanowiony zarządca komisaryczny. Z jego ustaleń wynika, że na dzień 17 maja 2016 roku fundusze własne kasy były o ponad 18% niższe niż zobowiązania, co oznacza głęboką niewypłacalność, podał KNF w komunikacie. Ponadto Kasa Krajowa odmówiła udzielenia Wielkopolskiej SKOK pomocy poprzez objęcie jej udziałów. Na koniec zeszłego roku depozyty zgromadzone przez blisko 90 tysięcy członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301 milionów 741 tysięcy złotych. Pieniądze do równowartości 100 tysięcy euro na osobę zostaną im wypłacone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nowe podstawy programowe dla szkół podstawowych podniosą jakość między innymi nauczania informatyki. Na lekcjach historii nie zabraknie natomiast informacji o Lechu Wałęsie, zapewnił wiceminister edukacji. Konsultacje w sprawie nowych podstaw trwały do końca stycznia. Rozporządzenie zostanie podpisane 14 lutego. Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć powiedział w Polskim Radiu 24, że według dotychczasowej podstawy programowej z informatyki uczeń kończący trzecią klasę miał umieć obsługiwać komputer, posługiwać się myszą i klawiaturą. Wiceminister Kopeć, który odpowiada za koordynację reformy edukacji, wskazał, że nowa podstawa będzie w tym zakresie bardziej nowoczesna. Wizja nowoczesnej szkoły jest chyba tutaj najbardziej zawarta. Układa w logicznym porządku obrazy, teksty, tworzy polecenia lub sekwencje poleceń, rozwiązuje zadania, zagadki, łamigłówki. One są jakby i w uzgodnieniu z Radą do Spraw Informatyzacji, tworzą zupełnie nową jakość, tak, od posługiwania się myszą do zupełnie innych rzeczy. Wiceminister Kopeć, zapytany o krytykę nowych podstaw za niezamieszczanie w nich nazwiska Lecha Wałęsy, wyjaśnił, że w tego rodzaju dokumentach postaci historyczne nie są bezpośrednio wskazywane. Teraz w zasadzie w tej podstawie programowej nie ma nazwisk, czyli inaczej mówiąc, są tylko pewne kierunki, tak jak się tworzy podstawę programową. Natomiast jest rzeczą oczywistą, że jak mówimy o ruchu narodowym, to jest tam Roman Dmowski. Jeżeli mówimy o walce Legionów, to musi być Józef Piłsudski. Podobnie jest z Lechem Wałęsą. Wczoraj minister edukacji Anna Zalewska zapewniła, że resort, którym kieruje, przedstawi w terminie opracowane podstawy programowe dla szkół podstawowych. Rozporządzenie w tej sprawie zostanie wydane 14 lutego. Nadal trwają konsultacje dotyczące podstaw programowych dla szkół średnich i branżowych. W Paryżu postrzelono napastnika, który zaatakował nożem żołnierza na terenie Luwru. Według lokalnej policji sprawca starał się wejść do muzeum z walizką. Obsługa starała się go zatrzymać, gdy dotarł do podziemnego holu, w którym rozmieszczono są kasy i sklepy z pamiątkami. Policja otoczyła teren wejścia, ewakuowano część odwiedzających. Minister spraw wewnętrznych ogłosił incydent jako poważny. Sytuacja na froncie w Donbasie uległa zaostrzeniu. Ukraińskie pozycje były ostrzeliwane przez separatystów ponad 100 razy. Są straty w szeregach ukraińskiej armii. Wspierani przez Rosję bojówkarze ostrzelali też przed nocy cywilów w 25-tysięcznej Abdiivce w obwodzie donieckim.
O szczegółach z Kijowa Paweł Buśko. Służby prasowe Sztabu Operacji Antyterrorystycznej informują o 114 ostrzałach dokonanych w ciągu ostatniej doby przez prorosyjskich separatystów. Bojówkarze używali zakazanej broni, artylerii 122 i 152 mm oraz systemów rakietowych Grad. Strzelali też z czołgów, moździerzy i broni strzeleckiej. Najintensywniejsze ostrzały miały miejsce m.in. w rejonach Awdijiwki, Pisków, Kamianki, Opytnego, Szyrokine, Werchniotroickiego i Marinki. W wyniku ataków separatystów 4 ukraińskich żołnierzy poległo, a 17 zostało rannych. Wczoraj w nocy separatyści ostrzelali też z artylerii centrum Awdijiwki. Zginęło 2 cywilów. Pociski trafiły w namioty pomocy humanitarnej, gdzie mieszkańcy miasta mogli się ogrzać i posilić. Ukraińskie władze obwiniają Moskwę o eskalację konfliktu i apelują do społeczności międzynarodowej o powstrzymanie agresywnych działań Rosji i wspieranych przez nią separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Sąd w Kirowie będzie kontynuował proces rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Razem z nim na ławie oskarżonych zasiada także biznesmen Piotr Oficerow. Prokuratura zarzuca im działanie na szkodę lokalnej firmy Kirovles. Mieli oni narazić przedsiębiorstwo na stratę w wysokości 16 milionów rubli. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Nawalny i Oficerow już raz zostali skazani za to przestępstwo, ale Sąd Najwyższy uchylił wyrok i odesłał do ponownego rozpatrzenia. Wcześniej Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że 3 lata temu sąd w Kirowie naruszył prawa procesowe opozycyjnego polityka. Wczoraj po raz pierwszy od wznowienia procesu przesłuchano Aleksieja Nawalnego. Opozycjonistę ani prokurator, ani sędzie nie zapytali o to, co zrobił z rzekomo skradzionymi pieniędzmi. Nikt mnie o to nie pyta, ponieważ doskonale wszyscy wiedzą, że tego nie zrobiłem, skomentował przesłuchanie Nawalny. Obaj oskarżeni dostali sądowy zakaz opuszczenia Kirowa do 10 lutego, jednak odmówili podpisania odpowiedniego dokumentu. Nawalny zamierza w sobotę pojechać do Petersburga, gdzie będzie uczestniczył w otwarciu swojego sztabu wyborczego. W ubiegłym roku opozycjonista zadeklarował, że będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielka Brytania nie jest przygotowana do odpierania cyberataków, wynika z opublikowanego dziś parlamentarnego raportu. Ujawnienie jego wyników zbiegło się z ostrzeżeniami brytyjskiego ministra obrony. Michael Fallon ostrzega, że Zachód musi stawić czoła Moskwie, która na tym polu dziś dominuje. Premier Theresa May apeluje do europejskich liderów NATO o zwiększenie funduszy na sojusz obronny. Z Londynu Adam Dąbrowski. Za dużo instytucji, które ze sobą nie współpracują, za mało ludzi z odpowiednim wykształceniem i umiejętnościami, a w przeszłości chaotyczna reakcja na cyberkryzysy. Według raportu to główne powody do zmartwienia. Zamknięte szpitale czy utrata kluczowych danych. Ci hakerzy mogą spowodować poważne szkody, mówi BBC jedna z autorek McHiller, a tymczasem brytyjskie media cytują ostrzeżenie Michaela Fallona, ministra obrony. Rosja zmilitaryzowała dezinformację, stworzyła erę postprawdy. Fallon dodał, że Moskwa testuje Zachód i dlatego, tu cytat, jest w naszym interesie, by umacniać NATO. Na nieformalnym zjeździe Unii na Malcie o większe wydatki na sojusz ma zaapelować dziś brytyjska premier. Theresa May zapowiadała to już w zeszłym tygodniu po spotkaniu z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Będę zabiegać u europejskich liderów, by wypełnili zobowiązanie wydawania na obronę 2% PKB. Dziś to zobowiązanie wypełnia 5 krajów, w tym Wielka Brytania i Polska. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Hawaje są tym amerykańskim stanem, w którym żyją najszczęśliwsi ludzie w USA. Najnowsze badania na ten temat opublikował Instytut Gallupa. Wyspowy region Stanów Zjednoczonych pierwsze miejsce w tej klasyfikacji zajął 6 raz z rzędu. Instytut Gallupa swój ranking oparł na kilku zagadnieniach, wśród których są m.in. dążenie do osiągnięcia celu, posiadanie wsparcia i życiowej miłości, odpowiednie finansowe zarządzanie życiem prywatnym, zdrowie, motywacja, poczucie bezpieczeństwa czy bycie dumnym z miejsca, w którym się mieszka. Bezapelacyjnie pierwsze miejsce zajęły Hawaje. Bożena Jarot, nasz honorowy konsul w Honolulu, wyjaśnia słuchaczom Polskiego Radia, dlaczego to właśnie w tym regionie żyją w USA najbardziej szczęśliwi ludzie. Wspaniały klimat cały rok i tak wspaniałych ludzi i ten aloha słowo, które nie jest tylko głowem, ale magią i aloha, aloha. Tutaj na każdym kroku. Ja myślę, i plus to, że to słońce tak nam prawie codziennie pokazuje się na niebie, prawie codziennie pęka na niebie. Podkreśla Bożena Jarot. Drugie miejsce w kategorii najbardziej szczęśliwych stanów USA zajęła Alaska, a trzecie południowa Dakota, ostatnia lokata dla Mississippi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Prognoza pogody.
Piątek pochmurny, na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu miejscami słabe opady śniegu. Na południu kraju gdzieniegdzie deszcz lub mżawka. Na pozostałym obszarze, głównie na zachodzie, słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub marznącej mżawki. Na zachodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, utrzymujące się przez większą część dnia. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, 1 stopień w centrum, do 4-5 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10 za jedyne 1249 zł oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. By nie jadek zjadł obiadek. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. To była reklama. 17 minut po godzinie 11 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest piątek, trzeci dzień lutego. Za kilka minut porozmawiamy o polityce. Na początek jednak przenosimy się na Dolny Śląsk. Polskie Radio 24. Bo tam właśnie na Dolnym Śląsku doszło do karambolu. Według policji w karambolu wzięły udział 24 samochody. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Nowice. Karambol rozpoczął się od czołowego zderzenia osobówki z ciężarówką. Przy naszym telefonie Krzysztof Hołowczyc, kierowca rajdowy. Dzień dobry. Witam. To już drugie tak poważne zdarzenie w ostatnich dniach na polskich drogach. Czy kierowcy nie wyciągają wniosków? Nie wiem, no niestety kraj się rozwija, mamy coraz więcej dróg, gdzie nasilenie ruchu jest naprawdę ogromne i świadomość, że jednak zachowanie odpowiedniej odległości, no ciężkie warunki, myślę tu o tym, że bywa bardzo ślisko, czasami też widoczność jest ograniczona, to wszystko powoduje, że no gdzieś takie zjawiska będą się zdarzały i może to złe słowo, że musimy się do tego przyzwyczaić, ale patrząc na kraje, które motoryzacji są dużo bardziej rozwinięte, no niestety karambole były, są i będą i przy takim nasileniu ruchu po prostu jakiekolwiek zdarzenie powoduje natychmiastowy najazd innych aut w takie miejsce, w takie rozpoczynające zdarzenie zawsze. Trudno jest określić precyzyjnie, bo trzeba by być na miejscu zdarzenia i dopiero można by to komentować, ale no niestety jest bardzo ślisko, bo często zjawisko czarnego lodu, czyli padająca mrzawka czy deszczyk zaczyna na drodze zamarzać. Nie wszyscy kierowcy to rozpoznają szybko. Nie wszyscy mają też termometry, które wskazują, że temperatura zaczyna mocno spadać i trzeba sobie